Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Owic, a to jest kolejny najnowszy odcinek symulatora. Sim Rayon 2021. Jest to pierwszy najnowszy odcinek, a nie kolejny. Co ja już gadam, aż się pomyliłem. Jeszcze nie w tym miejscu nawet miałem symulator, jeśli chodzi o sceny poukładane. Więc zaczynamy dzisiaj z widoku menu. Zaczęliśmy lekko przed czasem, ale no. Chciałem, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć Lejwandła. Racji, gdyż jutro jest dzień szkolny. Chciałem zacząć trochę o wcześniejszej godzinie. Więc w wersji demonstracyjnej mamy do wyboru tylko linię kolejową numer 1. I nie ma ona 316 km na razie odzerowanych. Gra jest strasznie głośna w ogóle. Drodzy Państwo, ją tutaj zrobię. I możemy sobie pojechać tylko na trasie Ząbkowice-Będzin. Jest to jedyny dostępny scenariusz. To jedyny dostępny scenariusz w wersji demonstracyjnej. Poziom trudności jest łatwy, wymagany poziom jest brak. A właśnie, jeszcze tak się cofniemy. A widzimy już, jakie tryby będą dostępne w SimRailu, czyli będzie możliwość dyżurnego ruchu, gry wieloosobowej oraz lokomotywowni. Nie wiem, na czym to będzie polegać, ale czekamy z niecierpliwością. Jestem ciekaw w ogóle, jak mój komputer sobie poradzi z transmisją i grą jednocześnie. Będziemy grali na ustawieniach graficznych, jako normalnych. Nic nie podwyższałem, nic nie obniżałem, wszystko jest normalne. Na takich ustawieniach przetestujemy. Dobrze, więc mamy dostępny pociąg, tylko 34 ruchy. No, każdy wie, że jest to skład, który może jechać 160 km na godzinę. Dobrze, więc rozpocznijmy grę. Gra ładuje się dosyć krótko. Nie ma co tutaj narzekać. Ja sobie zrobiłem fragment samouczka, zanim rozpoczęliśmy. Aby mniej więcej gdzieś te sterowanie i tak dalej się oswoić, bo jednak w zależności od symulatora jest to różny poziom odwzorowania. No i aktualnie symulator już powinien się wczytać. Witamy w wersji demonstracyjnej SimRail. Znajdujesz się na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Dziś poprowadzisz pociąg osobowy 40665 na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Będzin. Do jego obsługi wykorzystasz elektryczny zespół trakcyjny 34WE. Tak jak jest na miniaturce. Tak, zobaczymy sobie jeszcze. Ojejku. Jednak czasami aż są te odbicia, to... No. Różnie to wygląda. Nawet napisy ładnie są odzerowane. One były jeszcze lepiej widoczne, myślę, że na większych ustawieniach graficznych niż normalnie. Ja wiem, że ten blask słońca tam tutaj pożera ilość ekstremalnych latek. Nie puszczam muzyki, żebyśmy mogli na spokojnie posłuchać sobie samego symulatora. I wchodzimy, drodzy Państwo. No i wygląda samo wejście do kabiny.
Rozglądajmy się trochę, niech się klatki unormują. Dobrze. Załączymy sobie radyjko. To jest dosyć głośno. Niestety głośności póki co nie możemy sobie zmienić. Możemy sobie tylko kanały pozmieniać. No ja myślę, że póki co nie jest to jeszcze odzorowane. Mieliśmy sobie pantografik. Dobrze, transmisja działa prawidłowo. Sprawdźmy sobie, jak to ładnie wygląda z zewnątrz. Pantograf się podniósł? Nie podniósł się oczywiście, no pewnie o czymś. A już wiem, o czym zapomniałem. To jest bardzo ciekawa sprawa. Możemy sobie wybrać aktywację kabiny. Trakcja pojedyncza. No właśnie, i teraz dopiero pantograf. Zgadza się? O. Bardzo szybko się podniósł. Fajnie, że w prawdziwości się tak szybko podnieśli pantografy. Dołączmy sobie wyłącznik szybki, drodzy Państwo. Włączmy sobie wyłącznik szybki. Żareczkę się uruchomiłem. Hamulec pomocniczy w tryb jazdy. Popełniam przewód hamulcowy. Pięknie. Reflektory jazda właściwe. Możemy sobie dać światła długie i światła mijanie. To jest przeciwnienie reflektorów. Z tego co wiem, to nie ma takiego podziału na światła długie i światła mijania. Dobrze, i aktualnie. Żeby wykonać manewry w tym symulatorze. Ząbkowice 4665, gotowy w perony. Zgłosić się do dyżurnego ruchu. Można wjeżdżać perony. No dobrze, tylko nie jazda właściwa. No to powinna być jazda manewrowa. Czyli w samouczku trochę źle chyba powiedzieć. Dobrze. Nie sterowanie jest prawie identyczne jak maszynie w sumie. No i czemu ty nie chcesz jechać? Już coś popsułem? A ma jeszcze kierunek jazdy. Widzicie, drodzy Państwo, tak to jest z tym. Symulatorami, że jeszcze się muszę trochę odnaleźć w tym wszystkim. No i lusterka się ładnie schowały. To mi się bardzo podoba, obserwowanie działania lusterki. Tak, już wiem, co sobie muszę wyłączyć. Ojejku. W sumie bym nie pomyślał, że jak sobie włączę ustawienia, to symulacja dalej działa. Coś takiego jak promienie słoneczne. Ja bym potrzebował wyłączyć. Teraz chyba powinno być trochę lepiej, a trzeba z powrotem pomóc wyluzować.
A pociąg już powiedział, mam ciebie gdzieś, już dalej nie chcę. Super. O, już chcę jechać. Poruszamy, drodzy Państwo, w podróż. Mamy tu ikonkę czuwaka na górze. I hamujemy w peronach. I otworzymy sobie drzwi prawe. Teraz dajemy jazdę właściwą. I lustereczka mamy otwarte. No. 4665. No my jesteśmy, nie? Dobrze pamiętam. Drzwi zamknięte. Jedziemy. 3 minuty opóźnienia mi to pokazują już. No ciekawe. Dobrze, ruszajmy więc. Tu będziemy mieli 40 km na godzinę ograniczenie. Strasznie głośny jest ten symulator. Tak powiem. I mam nadzieję, że mnie on nie przegłusza. Już widzę tutaj małe problemy, nie? Może tak będzie trochę lepiej. Tego co widzę jest trochę lepiej. Witam serdecznie, panie Michale. I widziałem, patrzyłem się. A, chciałem zrobić próbę radia, ale coś tak. Nie do końca chciało to ze mną współpracować. Dobrze, możemy sobie... No jeszcze trochę widzę te drzewa, tutaj coś tak... Mryga im się, mryga. Jakoś tak dziwnie trochę. O, w ogóle 120 tu mamy. Tego wszystkiego już nie zwróciłem uwagi. Wskaźniki. Ale też trzeba przyuważyć.
Znowu że jakieś przecinki. Nie wiadomo skąd, no ale dobrze. Jednak robienie transmisji to czasami sporo kosztuje od komputera. Symulator fajny. No, nawet też mi się tam wydaje. Ten symulator jest naprawdę niczego sam. No, oczywiście, no miejmy nadzieję, że się będzie rozwijał. Na tych na N57 to od razu nie liczę, ja to bardziej na, na taką nowoczesną bardziej liczę. No. Potem nie sobie dodają te N57, ale ja to sobie na takiego husarza na przykład liczę. Na takie rzeczy. To i prawe. No i w lustereczku widzimy, co się dzieje. No 112. No już 2 minuty opóźnienia. Zamknięte, zamknięte. Jedziemy. Idziemy, ruszamy. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Jęczmy sobie trochę mocy, może? Nie, prędkości nie. Nie, moc na takiej 70 sobie zatwierdziłem. Bo lekkie opóźnienie mamy, więc... Dobra, i stóweczka. Tak, mogę zezwalać na otwarcie drzwi. To nie, ja nie chciałem. Aha, super. Nie chodziło mi o zrobienie hamowania awaryjnego. No super. Jedź, 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 jedź. Wymagające się te symulatory zrobiły normalnie. Tych komputerów. Dobrze, indywidualne otwieranie drzwi lewych. No i dobrze, no i sobie otworzyli tylko daj, daj sobie wsiedli. Czekamy na sygnał odjazdu. 3 minuty opóźnienia mamy. 45, gotów do odjazdu. Sobie stopień w ogóle aktywujemy. Tak. Chociaż wysokie są niby te perony, więc ten stopień nie jest potrzebny. Lepiej, żeby był. Witam serdecznie, panie Michu. Ja pana dawno nie widziałem na transmisji. Wczoraj pana nie było, coś?
Dobra, lecimy. Było trzeba mecz obejrzeć, a tak jest. Ja nie mam żadnej emocji. Nie wiem czasu na oglądanie meczów. Dobrze, i hamujemy. Semafor na stój ma być ponoć. Dobrowa Górnicza, 4665, proszę o wjazd. A, prośba o wjazd. 4665, wjazd do Dobrowy Górniczej odbędzie się na sygnał zastępczy na tor numer 1. Na zastępczy, nie chciałem od razu ruszyć z pełną mocą. Idźmy pan z tym tempomatem. No, widzę, świeci zastępczy. Czyli jedziemy 40 przepisowo. Ja ciągle zapominam, jakimi klawiszami się tych sygnałów dźwiękowych używa, ale w końcu się kiedyś tego nauczę. Habazie rosną. No. Nawet habazie odwzorowali. Jaka teraz stacja będzie? Dąbrowa? Górnicza. 18-19. Na zadaniu zabierz pasażerów z Dąbrowa Górnicza. Galonóg. A do przyjęcia tam byłem. Już mi dali przejść sygnał odjazdu. Jutro na 7.30. O, panie Micho, co pan tak szybko do szkoły chodzi na 7.30? Przejeżdża 7.30. O 8 się dopiero lekcje zaczęły. Robi się nie gorzej. Na 47. Tak. Aha, szkoda mówić o roszadach w komunikacji. No, zezwoliłem na drzwi lewe. O, i patrzcie, drodzy państwo, podchodzą. Sobie otwierają. Jak miło. Jak punktualnie jestem? No, prawie. No. Zamknij. Ile jedziemy? Czyli niepośpieszny, zawieszony do rozpoznania. O Jezu. No to jak pośpieszny odwołują, to już inne. A byłem niedawno w okolicach Szczecina. Lekko na przesterze czasami, jak ten symulator słyszał, nie wiem. Zakorkują wszystko. Ja no, miejmy nadzieję, że to źle to nie będzie. Dobra, wyłącz tempomat i hamuj. A czemu znowu się załączyło hamowanie awarii?
Mi się coś chyba jeszcze nie rozumiemy z tym pociągiem. Nie chciałem hamowania awaryjnego. Jedź, 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 bo czasu nie ma. On mówi mi coś o awaryjnych hamowaniach. Wychodzą wewczy z szyzy. No to w sumie nie podziwiam, ja całe szczęście nie mam. Nie mam takich problemów. No ja to sobie na rowerku do szkoły jeżdżę i mam spokój. Nigdzie się nie muszę śpieszyć. A to w tych godzinach to wszędzie przecież karki. O 16? Mają nawet aż tak dużo? 4665, gotów do odjazdu. Tak, gotów do odjazdu, to gotów. To jedziemy. Jedziemy, bo czasu nie ma. To jest Górnicza. Będzin miasto. Nie, to było to, 20 minut. To jestem prawie punktualny. Rozważając tutaj moje problemy, które występowały w pewnych miejscach, jest w porządku. A tu jakieś przecinki się zaczynają wiać. O, nie wiem, czym to jest spowodowane znowuż. Coś dziwnego się dzieje. Tempomat daj. Trochę szybciej przyspieszaj, szybciej. Czasu nie ma. Jak po miasto rozkopane, to nie ma co się dziwić. No tak samo jak w Torunie, jak w Bydgoszczy, dążeń nie mają rozkopane. Z tego jak ostatnio byłem. Wszędzie remonty. Inne miasto. Tak że wiadomo, to krótka linia jest, więc... Jeśli krótka transmisja będzie. A w Będzin miasto włącza jakieś ścinki występują. Mam nadzieję, że może trochę jeszcze poprawę optymalizację. Mi się nie podniewo, jakby jednak trochę płynniej to chodziło na normalnych ustawieniach graficznych. Już nie mam tutaj nie wiadomo czego poustawionego. Dobra. Stoimy. Ludzie chodzą w lusterkach, jak widzicie, drodzy Państwo. Siadają. 4665, gotów do odjazdu. O, tu widzę, że ktoś nie zdążył wsiąść przed wypowiedzeniem słów gotów do odjazdu. I proszę dezaktywować mi ten pomoc. Widzę, że następny semafor jest na stój, więc... Będzin, 40665, proszę o wjazd. Tor numer 2.
3 dni chodzenia do szkoły i 4 dni wolnego. No dla mnie to 3 dni chodzenia do szkoły, 1 dzień wolnego, 1 dzień chodzenia do szkoły i 2 dni wolnego. Chociaż w piątek i tak mi raczej w szkole nie będzie, bo muszę na badania do lekarza iść. Ale to już... No i wjeżdżamy w perony w Będzinie. Trzymamy się przed samym wskaźnikiem. I żeby nie było, otworzymy. A, i to już jest po prostu koniec. No to wyjechaliśmy z 3-minutowym opóźnieniem i przyjechaliśmy punktualnie. No to super. I to wszystko by było. Na tyle. Już nic więcej nie ma. Chyba z tego, co mi się wydaje. Coś tu jeszcze się odblokowało, jak to przejechałem? Nie. No, to nie jest najgorzej. No dobrze, to w takim razie. Skoro na razie to tyle. Spodziewałem się dłuższej tej transmisji niż 40 minut. No cóż, drodzy Państwo. Trasa się skończyła, nie ma więcej tras. Jakże, no był to odcinek, najwątły odcinek pokazowy z wersji demo SimRaila. Więc dziękuję Państwu za obejrzenie tego Lejmondła. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pa, pa.